Witam serdecznie. Spotkamy się dzisiaj z Eweliną i Edmundem Frihauf i porozmawiamy na temat bardzo ciekawego preparatu dla roślin. Witam Was serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Widzów. Tak, macie coś ciekawego. Mamy teraz wiosnę. Ludzie chcą, żeby ich plony były jak najlepsze i żeby naturalnymi metodami te plony zwiększyć, bez żadnych dziwacznych, sztucznych chemii. Więc powiedzcie proszę, skąd się wziął ten pomysł? Nie wiem, kto w zasadzie z Was dwojga był pomysłodawcą i twórcą tego, ale powiedzcie, jak to historycznie było z tym Grow Fastem? Tato jest pomysłodawcą tego, a zaczęło się gdzieś to już ponad 15 lat temu, kiedy tato na szkółce drzewek, bo mamy do tej pory szkółkę drzew alejowych i parkowych, pryskał rośliny jakimś środkiem, wtedy jeszcze nie interesował się aż tak tymi innymi naturalnymi środkami. I zędlał, tak? Prawie zędlałeś i tam leżałeś chyba cały dzień po oprysku na szkółce. I tato wtedy powiedział, dość, nie będę po prostu na własne życzenie siebie truł. I zaczął się interesować i testować różne mieszanki naturalne na swojej szkółce i całkowicie po prostu zszedł z chemii i tak to się zaczęło. Także produkt był stworzony w sumie dla taty tylko i wyłącznie. W ogóle nie było żadnego pomysłu przez wiele, wiele lat, żeby z tym wyjść, ale przez to, że się nas znajomi pytali, dzieliliśmy się, dawaliśmy im ten środek i oni testowali na swoich polach czy na ogrodach, no to tak po prostu przypadkowo to wyszło. Także nie było to zamierzone. Tak, celem głównym było po prostu, żeby tato spokojnie mógł sobie swoje drzewa pryskać, podlewać, żeby one były zdrowe i jednak żeby wdychać naturę, a nie opary i jeszcze za to płacić nie wiadomo jakie pieniądze. Więc tato powiedział, że nie będzie za własne pieniądze się po prostu truł. Więc to przez wiele, wiele lat tato używał tego środka, no i stwierdziliśmy, że może wyjdziemy z tym środkiem, tak po prostu. Nie było to planowane też, po prostu robimy to wszystko sami do tej pory. Wszystko pakujemy sami, odpowiadamy na e-maile. Także to jest wszystko robota ręczna. W Polsce nie sprowadzamy nic z zagranicy, z Chin, jakiejś części. Wszystko zbieramy sami, więc no, taka rodzinna firma. No to co jest w środku tego środka? W środku? W środku są wyciągi roślinne, roślinki, które już zaczęliśmy hodować u siebie na szkółce, żeby nie pozyskiwać tego z natury, bo szkoda, niech sobie tam rosną. Wykonujemy to własnoręcznie, tak jak Ewelinka powiedziała. Wykonuję to od wielu lat. Cały czas ulepszamy, polepszamy ten środek. Dzielimy się z ludźmi. No, jestem bardzo mile zaskoczony tym, że odzew jest bardzo pozytywny. Dzwonią do mnie ci, co używali to już wiele razy. W zasadzie to będzie chyba już teraz czwarty sezon, który jest poza naszą szkółką, ten środek używany. No, efekty są zaskakujące dla mnie, bo ja to stosowałem u siebie przede wszystkim na drzewa. I z tą myślą ten środek zrobiłem. Natomiast poza szkółką ci, którzy od nas ten środek pozyskali, stosują go na różne rośliny od doniczkowych domowych poprzez warzywa, drzewa owocowe, krzewy. Pszczoły okazuje się to piją bardzo chętnie na wiosnę. Sam byłem świadkiem, jak pryskałem, to w ogóle te pszczółki, które były na kwiatach, nie uciekały. Wręcz odwrotnie, tak jakby lgnęły do tego. No i to nas tak bardzo buduje, powiem. To, że ten odzew jest bardzo pozytywny. Ludzie są zaskoczeni. Pan na przykład do mnie dzwonił, proszę pana, co mi pan narobił? No to samo to, te pierwsze dwa słowa zmroziły mnie, ale okazuje się, że panu tyle narosło warzyw, że nie wie, co z tym zrobić.
Też kwiatki są bardzo ładne po tym. Zresztą może za chwilę powiem, jak ten środek działa na rośliny, jak go stosować. Także to jest, te wszystkie telefony do mnie ja bardzo chętnie odbieram, rozmawiam, bo dla mnie to jest też bardzo duże doświadczenie, bo nie jestem w stanie zrobić eksperymentów czy doświadczeń, może bardziej to jest trafne określenie u siebie, bo tych spektrum roślin jest tak duże, że człowiek nie jest w stanie. No, robiłem na borówce amerykańskiej, powiedzmy poza mojej szkółki na buraczkach, u siebie w domu na kwiatkach. Także w sumie ludzie z całego świata, bo ja też mam tutaj Growfast u siebie w Stanach i na Florydzie, w Teksasie, w Kalifornii, więc mamy też odzew od ludzi na przykład, jak działa na awokado, jak działa na figę, jak działa na wybarwienie kwiatów, że kwiaty ładniej pachną. Wszystko wraca do tej formy, co było, bo ten środek neutralizuje także wszystkie te negatywne skutki, co spadają nam na ziemię z powietrza, nie będę już mówić co. I przez to te roślinki wracają do swojego zapachu i smaku sprzed lat, tak jak to było kiedyś 50 lat temu, że poziomki pachniały jak poziomki, także dziewczyna z Toronto, z Kanady potwierdziła, że jak używała ten środek na poziomki, to pierwszy raz one smakują jak poziomki. Więc mamy odzew no, w sumie z całego świata, z Australii, z Nowej Zelandii i no, jedynie trzeba wiedzieć, jak to używać i że przy takim środku, bo ja to nazywam suplementy dla roślin, jak ludzie biorą suplementy, to muszą je popić szklanką wody, tak? Więc tu tak samo, jeżeli my roślince damy ten Growfast, bo tak się nazywa ten środek, czyli rośnij szybko, to będzie trzeba po prostu zwiększyć ilość wody i podlewać tą roślinkę częściej niż zwykle, no bo ona musi po prostu pobierać te minerały i witaminy z wodą, więc o tym trzeba pamiętać. Jest kilka rzeczy, które tato powie, bo w sumie teraz mamy świetny czas, bo jest wiosna i najlepiej zacząć z tym środkiem od nasionek. Tato, może proszę powiedz, jak to używać na nasionka, bo też jest wiele pytań, co zrobić, to żeby może, mieć to może początek. Sposób używania później. Dobra. Takie pytanie mam. Ja z takich preparatów naturalnych znam tak zwaną gnojówkę z pokrzywy, czyli robi się, żeby pokrzywa gniła i tam się wody wlewa. Czy tu jest coś podobnego? Trochę tak, trochę. Okej, okay, czyli po prostu więcej zielska różnego typu. Dobra. No parę składników są podane. Co się okazało jeszcze z tym środkiem, to, że jest bardzo prosty w stosowaniu i może go stosować każdy. Nie trzeba się znać na patologii, fitopatologii, na środkach chemicznych, na terminach. No to jest taki środek dla ludzi taki niewtajemniczonych. O, tak taki turbodoping. Jak doping dla sportowców. Coś takiego. Dobrze. Wystarczy go stosować regularnie. I parę szczegółów jest jeszcze, które mogę podać. Mianowicie trzeba tym preparatem w butelce potrząsnąć, żeby nie było na dnie osadu. Rozrobić zgodnie z proporcją. Dokładnie opryskać roślinkę jak najdrobniejszą kroplą. Najlepiej, gdyby to zamgławiać. Wtedy to ekonomicznie wychodzi bardzo dobrze. No i stosować go regularnie i koniecznie pryskać dwa razy w kwitnienie, wtedy zwiększa się ilość pyłku, zwiększa się ilość owoców, te owoce są zdrowe. No, jeżeli się go stosuje dłużej, to robi się homeostaza, czyli taka równowaga biologiczna w ogrodzie. Więcej owadów jest pożytecznych, mniej chorób grzybowych, ładny zapach w ogrodzie, roślinki mają połysk, ładniejszy wygląd, wzrost mają taki intensywny, jeżeli jest zachowane. No i co jeszcze jest ważne? Ważne jest pH gleby. To jest punkt pierwszy. Zauważyłem to z tych wiadomości, które dostaję zwrotne od państwa. No i pokarm najlepiej jest naturalny w formie właśnie gnojówki, tak jak mówiłeś, wyciągów jakichś roślinnych. I powiedzmy w formie obornika czy
naturalnych części roślin rozłożonych, czyli kompostów. No i trzeba dawać, w doniczkach trzeba zwrócić uwagę, przy kwiatkach domowych, bo włącza się taki bardzo intensywny pobór wody i miałem sam taki przypadek, że mi kwiatki w domu zaczęły więdnąć. Myślałem, że to jest spowodowane stosowaniem tego środka, ale okazało się, że bardzo szybko, że to brak wody. Tym środkiem też nie można poparzyć, zniszczyć roślin, nawet w pełnym koncentracie. Co ciekawe, można nim pryskać też w pełnym słońcu. Nie ma tutaj zależności od temperatury i wilgotności powietrza, tak jak w środkach chemicznych. No i jeszcze jedno, nie można go stosować ze środkami chemicznymi. Jeżeli już taka potrzeba zaistnieje, to trzeba troszeczkę dłuższy odstęp czasu, bo ten środek neutralizuje siebie i chemię. A co z pasożytami? Czy to ma jakiś wpływ na pasożyty? Tak, tak. Ogranicza ilość owadów. Nawet byłem zaskoczony, że, bo pani mi mówiła, na przykład jest teraz taki robak, który pasożytuje bardzo intensywnie na takiej roślince zimozielonej. Wyleciało mi z głowy, zaraz sobie bukszpany, ćma bukszpanowa dokładnie, o. I mówi pani, że... Tak, u mnie też tutaj właśnie bukszpan zlikwidowało to. No, tak, tak. Też miałem tą sytuację, także... I co się okazało? Pani pryskała tym naszym growfastem, u niej bukszpany przeżyły, są piękne, a w koło u sąsiadów po prostu zginęły, zamarły. Także z owadami też sobie daję radę, z przędziorkami bardzo fajnie. Miałem problemy z przędziorkami u siebie na szkółce, na jaworach, no to tak mi wyregulowały te przędziorki, że drzewa później odżyły, bo one pod spodem blaszki żerują i po prostu nakłuwają tam, niszczą ten liść. I też fajnie działa na sprawy grzybowe, tonująco. Jeszcze trzeba wrócić tutaj do samej nazwy, bo ten środek trudno było nam nazwać. Według mnie to się powinien nazywać środkiem wielofunkcyjnym, bo w zasadzie no, nie spotkałem się z takim preparatem na rynku. Wszyscy kombinują, czy robią środki takie, powiedzmy, dedykowane na dany temat, a tutaj to spektrum działania jest tak szerokie, że no, zaskoczony byłem niesamowicie, że działa na warzywa, na kwiaty. W akwariach ludzie to stosują do rybek, do pszczół. Trzech pszczelarzy mnie informowało właśnie, że daje do poideł i pszczoły bardzo chętnie to piją na wiosnę i odbudowują się po zimie. Później tak. Lata pszczółka Maja. Ogromna. Tak, a jeśli chodzi o pasożyty, to co ze stonką ziemniaczaną i z bielinkiem kapustnikiem? Czy jakieś efekty, czy nie, bo to jest najtrudniejsze. Tutaj chyba. Pani zamówiła dość dużą partię właśnie na ziemniaki. Raz pytałem się, nie chciała mi powiedzieć i powtórzyła to jeszcze chyba ze 3 czy 4 razy na właśnie i tylko się przyznała, że na ziemniaki stosuje. Czyli musiało się coś tam fajnego zadziać, jeżeli to stosuje. Też dużo ludzi już powraca. Dzisiaj pani miałem telefon, trzeci raz stosuje. Kupuje już to u nas, zaopatrzyła się i bardzo jest zadowolona. Mówi, może nie wychodzi jej to bardzo tak regularnie, ale roślinki są zdrowe, ładne, wybarwione. Mówi, warzywa mają fajny smak. Nie? Okej, okay. Dobrze, to pokażmy może tą prezentację, te obrazki. Także to jest początek. No to proszę. To można komentować? Mogę to komentować? Tak, czy... tak, proszę. Tutaj tak. Mamy, że growfast to jest naturalny stymulator wzrostu i zawsze to powtarzamy, że to nie jest nawóz, chociaż ma elementy nawozu, więc trzeba dodatkowo nawozić. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że ktoś tylko i wyłącznie używa growfastu i nie dba o ziemię. Bo w pierwszym roku będzie fajnie, roślinki będą rosły duże, bo będą miały z czego pobrać minerały, a w drugim roku mogą po prostu zacząć schnąć, bo nie będą nawożone. Więc pamiętamy o wodzie i o nawozach dodatkowo. Więc to
jest stymulator wzrostu, który właśnie pobudza rośliny do tego, że pobierają więcej składników odżywczych z gleby i wtedy mamy po prostu zdrowsze roślinki, ładniej pachną, ładniej wyglądają. Chcesz coś powiedzieć? Też często ludzie się pytają, jaka jest karencja po zastosowaniu tego środka do spożycia. Więc karencja wynosi zero. Po oprysku można warzywa czy owoce zerwać, umyć i normalnie jeść, nic się nie dzieje. Ten środek może taki nieprzyjemny zapach ma, ale to po rozrobieniu to tylko gdzieś tak do godziny. Ja jak pryskam, to się tam niczym nie zabezpieczam. Szybko wchodzi w skórę i człowiek dostaje takiego naturalnego. Ładnie skóra pachnie, przynajmniej moja. To on jest naturalny, żeby nie było, że on śmierdzi chemią, bo nie o, o tym tato nie, mówi. No, śmierdzi gnojowicą po prostu. No. Dla niektórych pachnie, tak jak zwykle mówię, mu to tak przypomina dzieciństwo. Tutaj daliśmy, że zwiększa wzrost i wysokość krzaków i drzew o 30%, ale to jest takie minimum z minimum, bo nie, u niektórych jest po 100%, u niektórych po 200%, u niektórych po 300%, ale chcemy po prostu podawać tą minimalną ilość przyrostu, żeby po prostu lepiej ktoś był mile zaskoczony niż zawiedziony. I jeżeli chodzi o owoce, no to tak samo jest tych owoców więcej. Jeżeli ktoś jest producentem na przykład borówki amerykańskiej, a takich też mamy, że tych borówek jest o wiele więcej. I ty, tato, masz przykład pani, która brała ten środek na borówkę amerykańską i najpierw zadzwoniła do ciebie, powiedziała, że tylko i wyłącznie krzaki są większe, a nie widzi jakichś efektów, tak? To może proszę powiedz. Tak, tak. Ja próbowałem z borówką 30 parę lat do tyłu, jak profesor Pieniążek ją sprowadził do Polski, czy może wprowadził ją w taki stan produkcji w polskim sadownictwie. I powróciłem do niej właśnie z tym Grunfastem. Pryskałem borówki, które nie rosły u kolegi w takim żywopłotowym nasadzeniu. Także przeskoczyły te, które dobrze rosły i jeszcze dały ten przyrost taki ponad. Ale już się wtedy przestałem tym interesować, bo mnie tylko po prostu sprawy wegetatywne interesowały, nie interesowały mnie owoce. Ale właśnie tu pani zadzwoniła do mnie, to co Ewelinka zaczęła opowiadać i mówi, proszę pana, przepraszam pana, tych owoców było o 80, 60, 80 nawet procent więcej. Dlatego konieczne jest pryskanie tym środkiem naszym w trakcie kwitnienia, po prostu w kwiat, bo zwiększa ilość owoców. Nie będę mówił o ile procent, bo to w różnych roślinach różnie wygląda. Wrócę jeszcze do tego wzrostu. Ja miałem napisać taką recenzję na temat tego środka i po napisaniu dałem do przeczytania mojemu koledze, który jest szkółkarzem w drugim pokoleniu. On mówi, słuchaj, bardzo ładnie to napisałeś, z wszystkim się zgadzam, ale te 300% przyrostu to byś sobie mógł darować, bo jak któryś z naszych kolegów przeczyta, to pomyśli, że coś ci się stało. Napisałem tylko, że 100%, ale u mnie na szkółce miałem takie efekty spektakularne. No, liście takie, że no bardzo dużo, nie powiem jakie, bo... Pokażę. Mam je, to mogę je pokazać. Ale były takie... Ja na to początkowo, na te efekty nie zwracałem uwagi. Cieszyłem się, że mi to wszystko rośnie, pachnie i mam ten efekt, który zamierzyłem. Oto Ewelinka pokazuje liście z naszej szkółki, pryskane i niepryskane. No katalpa to jest duży liść. W środku na katalpie, na tym dużym liściu leży liść niepryskany, wiąz, klony czarne, no to klony czarne nie są takie duże, bo nie mają chlorofilu, te liście nie rosną, nie są takie okazałe, a tutaj są jednak duże. Są, efektem takim też jest połysk roślin, te, które mają naturalne połyski, boski, to bardzo ładnie wygląda.
taka błyszcząca roślina, tak jakby ją, nie wiem, no, polał jakimś lakierem, czy... Także regeneruje roślinę do tego, co było kiedyś, bo myśmy tak naprawdę jako ziemianie zniszczyli tą matkę ziemię. I te patruli, rośliny tak. Po prostu karłowacieją, są mniejsze, nie pachną tak ładnie kwiaty jak kiedyś, dlatego my chcemy po prostu, żeby jak najwięcej ludzi to używało, żebyśmy wrócili do tego, co było. A wiadomo, że ta tak, druga tak. strona to nie my, przestanie. To nie my, to oni to zniszczyli, to nie my. No oni, no dlatego... Tak. I dalej to robią, puszczając różne ślaczki na niebie, więc nie ma co się przejmować. My mamy swoją tutaj opcję, no nie będę mówić... Wizję świata roślin. Wizję świata roślin, dokładnie. Tak. Więc w taki sposób działamy, żeby to wszystko zregenerować, żeby się to wszystko odrodziło. Więc... Też mnie zaskoczyło, bo pani nam przysłała zdjęcia pomidorka karłowatego, który chorował. I ta choroba zeszła, plamy na liściach zniknęły i z tego karłowatego pomidorka, to jest chyba ten pomidorek, Ewelinko. Nie, jeszcze nie? Jedno zdjęcie, bo tutaj dosyć dużo ludzi powysyłało zdjęcia. To jest ten pomidorek. To jest karłowy pomidorek, który chorował i proszę zwrócić uwagę, że on wrócił do formy wyjściowej, urósł na wielkiego pomidora, no, na wielki krzak. Z odmiany karłowej. No tak, zgadza się. Także w sumie prawie dach podniósł z tego, tak. Co Kasia... A masz to pierwsze zdjęcie, jak on był... Reanimowany. Reanimowany. Bardzo dobrze ten środek działa na pomidory. Jest ich więcej, są zdrowsze, także polecamy na pomidory już od siewu, już nasionka można zaprawić. Czyli nasionka można włożyć do tego płynu? Tak. Można popryskać albo na sitko zanurzyć, tylko nie dłużej niż 4 godziny, żeby nie zadusić nasion oddychania i tak 3 razy sobie obtoczyć i wtedy rośliny szybciej, nasionka kiełkują, są zdrowsze. Pani nam przysłała takie, mamy zdjęcia takie właśnie porównawcze ogórków. No to te moczone to są, nie wiem, z 200% większe od tych, które nie były moczone. Te niemoczone dopiero zaczęły wychodzić w stadium kolanka, tamte już miały pierwsze liście, nie? Także okay. To też takie ciekawe jest. O, tutaj nasz wspaniały kolega dostał od nas growfast i wyhodował sobie taką dynię. Kabaczka to jest chyba, kabaczek jakiś. Ale też zaraz Ewelinka pokaże żyworódkę. Jest żyworódka, okej. Okay. Już pokazuję. Trochę zwolnione tempo, ale już pokazuję. Znaczy ona była jeszcze większa. Ona była 3 razy większa niż jest tutaj pokazana na tym obrazku, tylko że ona się złamała. Tu w ręce trzymam tą małą doniczkę, to z takiej rośliny zaczął hodować i podlewać tym naszym środkiem, nie? Od czerwca, od 8 czerwca, a to jest koniec sierpnia. Koniec sierpnia. Nie dało rady tej doniczki, ja nie mogłam jej podnieść, ale on mówił, że ona jeszcze była większa niż tu 3 razy, tak? Więc mówi, tak, że... Tak. I złama, aż mu się złamała, chyba tam gdzieś przestawiał, mówi... Tak. No. Jeszcze figi jeszcze mamy też, chyba można by pokazać, tak. Że... Działa na egzoty. No i przede wszystkim, co ludzie piszą, że te warzywa, owoce lepiej smakują. To jest bardzo ważne. Są soczyste, pachnące, smaczne. Wiadomo, że figa to figa. Akurat może w Polsce nie ma aż takiego problemu ze odróżnieniem zapachu czy smaku warzyw czy owoców, ale w Stanach Zjednoczonych jest, bo jak kupuje się truskawki, to... Ona smakuje jak ziemniak, wygląda jak truskawka, a nie wiadomo co to jest, więc za takim smakiem i zapachem każdy tutaj w Stanach Zjednoczonych tęskni, dlatego chcą po prostu stosować ten growfast na maliny, czy na jeżyny, czy na truskawki, poziomki. Zresztą też gleba jest inna w Stanach Zjednoczonych z tego co zauważyłam, bo lilaki, bzy tak nie pachną, wszystko jest po prostu takie bardzo, bardzo stłumione, może inne są minerały w glebie, dlatego tak to wygląda. Niekoniecznie, że tu jest masa toksyn, bo teraz już różnie to wygląda. Jeszcze pokaż tą figę na dłoni, żeby było porównanie.
Figa waży gdzieś tak około 30 gramów. No, czyli ja ważyła 3 razy więcej. Tak. Czyli 300%. Tutaj jest taka wielka figa. Tam cały czas dostajemy e-maile. Dzisiaj też dostałam od kobiety, która też pisała, że te roślinki są świeże, właśnie inaczej wybarwione, więc cały czas to się powtarza. Na winogrona też rewelacyjnie działa. Zapomnieliśmy o tym powiedzieć, przecież winogrona rewelacja. Tak. Ja zaraz patrzę taki krótki filmik minutowy, to też jest szokujące, jak działa na czereśnie. A tu jest, aha, jeszcze kolegę naszego chcę pokazać, szkółkarza, który ma szkółkę drzewek, w tym magnolii, i ta magnolia, no magnolia tak nie wygląda, ani nie jest tak wybarwiona, tutaj jest większa niż głowa. Ta odmiana ma gdzieś do 10 centymetrów wysokości, ta tipala, czyli kwiat magnolii, a tu mu wyskoczyło taki mutant. No nam dużo zdjęć pokazał, bo też liści, jak to działało. No liście mamy niesamowite. No niektórzy mówią, że jeżeli to jest takie duże, to znaczy to pewnie GMO. Znam takich, którzy po targowisku chodzą, mówią, nie, te małe marchewki, bo te duże to GMO. To tutaj będzie na odwrót, tu będzie naturalne i bez tego GMO. Więc, ale kiedyś tak rośliny wyglądały. Kiedyś rośliny były większe i one coraz się zmniejszają, więc... Były lepiej odżywione. Tak, dlatego wracamy do tego, co było. Ja może pokażę ten filmik minutowy o czereśniach. No jestem, obrywam troszkę dojrzałych takich z tej niskopiennej mojej czeresienki. No ona miała zawsze dużo, ale takich gron to nigdy nie było. To są, a połowę oczywiście zgubiła. Proszę, nie wiem, czy to będzie wszystko widać. Normalnie grona jak na winogronach. Gdyby nie zgubiła, to musiałabym podpierać chyba gałązki, bo nic by nie utrzymała by po prostu. O. I tu takie kiście wszędzie. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo tu może być lepiej jeszcze. Ja myślę, że to jest efekt zasilania tym grow fastem. Bo mówię, takiego kształtu tych pęczków dosłownie czereśni to nie miałam. Winogrona. Chociaż było bardzo dużo. Także to jest grona jak na winogronach. Także i na winogrona, i na właśnie bluszcze bardzo szybko działa. Na te wszystkie pnącza, powojniki, to jeszcze szybciej niż... To w przypadku czereśni, jak opryskujemy? Czy podlewamy drzewo tym, czy opryskujemy całą koronę drzewa w czasie kwitnienia? Opryskujemy jak najdrobniejszą kroplą. Najlepiej by było to zaatomizować dosłownie. Nie powiedziałem tu jeszcze jednej ważnej rzeczy, że pryskamy dokładnie całą roślinę, łącznie z liśćmi pod spodem, bo pod spodem liść ma to miejsce, gdzie najlepiej wpłanie. Też nie powiedziałem o bardzo ciekawym zjawisku przy stosowaniu tego grow fastu, mianowicie regeneracji zamierających drzew, roślin. Mieliśmy takie dwa przypadki. Sad stary. Po rodzicach pani się pyta, czy ten grow fast może pomóc, bo jej tak tych drzew żal bardzo. Ja mówię, przy panią, nie próbowałem nigdy takich rzeczy robić, ale może pani spróbować. No i dzwoniła później po pół roku, że jest szczęśliwa. Ten sad odżył i ta pamiątka po rodzicach mówi, zostanie. No. Też pani miała problem z żywopłotem. Dwie roślinki nie chciały jej rosnąć. Popryskała i te roślinki dorosły do, w ciągu jednego sezonu, dorosły do tych pozostałych, które normalnie rosły. A osobiście widziałem, jak odżywa tulipanowiec. Cały nieżywy był prawie, no nieżywy, no nie było liści, nie odbijał. Jakaś tam tylko przy korzeniu coś się tam działo, parę listków wypuszczone i
drzewo zaczęło normalnie rosnąć. Także ma też te właściwości regenerujące. Jeszcze Marian nam powiedział, jeden z naszych klientów, że podlewał już obumarłe drzewka laurowe. Laurowe. 13 stóp miał, dokładnie pamiętam te 13 tak. stóp. Że mu ktoś nie 8 mu odżyło. 8 no, stóp odżyło i rośnie normalnie i jest bardzo zadowolony, no, że te drzewka uratował. Bo gdzieś wyjechał na urlop i przez całą zimę te drzewka gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu po prostu przebywały niepodlewane, nie, bez opieki. Także też dobrze. Takie rzeczy. No super, no to tak, to niech się dzieje dobrze, niech wasz biznes kwitnie, niech Monsanto sobie się wyprowadza gdzieś tam, no bardziej na tamten świat, nie na nasz, żeby już nie truli nas. Proszę, coś na zakończenie. Naszym przesłaniem jest to, żeby ludzie jedli zdrowe jedzenie i chyba samo się teraz nasuwa z tej sytuacji, która jest w naszym kraju, żeby tego jedzenia nie brakowało, a przy tym naszym środku na pewno nie będzie brakować dobrego, zdrowego jedzenia pod względem jakości i ilości. Jeżeli też chodzi jest. Też o radość z roślin, bo wiadomo, że każdy jak wychodzi na swój ogródek, no to chce się cieszyć tymi roślinami, żeby one były zdrowe, a nie wychodzić i mamy roślinki i trzeba je reanimować. Także też właśnie dla ludzi, którzy mają swoje ogródki, żeby byli radośni, patrząc na swoje roślinki, jakie one są piękne, zdrowe, wybarwione i pięknie pachną, tak jak za dawnych czasów. Także super. Takie nasze przesłanie. Super. Dziękuję bardzo za podzielenie się. Dziękujemy serdecznie. Dzięki bardzo. Dzięki. Wszystkiego dobrego.